Cześć, nazywam się Joanna Rozwadowska i jestem behawiorystą COPE. W dzisiejszym odcinku na kanale Uszy do Góry opowiem Wam o wzajemnym wlizywaniu się kotów. Chyba najbardziej rozczulającym sygnale, jaki możemy obserwować w kocich grupach. Zatem duża dawka cukru przed nami. Ale czy tylko? Dotąd mówiliśmy o sygnałach jednoznacznych, pozytywnym, ogonie uniesionym ku górze i negatywnym, grożącemu wpatrywaniu się. Ale istnieją także sygnały wieloznaczne, trudniejsze w interpretacji. Je w szczególności należy oceniać w kontekście całej sytuacji i wszystkich okoliczności. Dziś przeanalizujemy jeden z nich. Nie będę mówić o zachowaniach pielęgnacyjnych w ogóle, bo to szeroki i wielowątkowy temat. Zaznaczę tylko, że generalnie lizanie jest czynnością pomagającą kotom zadbać o kondycję futra. Emocje i potrzeby, które są schowane za tą czynnością, mogą być różne. To już złożona sprawa. Koty wlizujące się wzajemnie w grupach to uroczy i bardzo pożądany przez opiekunów widok. Co do zasady jest znakiem dobrych relacji i harmonijnej koegzystencji. Nadto świadczy o stosunkach przyjacielskich. Buduje i umacnia więzi między kotami, służy tworzeniu wspólnego zapachu i relaksacji. Ale czy zawsze? Kocia mama wylizuje kocięta, które poddają się tej czynności już od pierwszych chwil po narodzinach. Starszaki już nie tak chętnie pozwalają się umyć, ale kocie mamy mają na to swoje sposoby. Starszym kotom, szczególnie dorosłym, żyjącym w grupach, rzadziej zdarzają się takie poufałości. Łatwiej o nie, gdy koty są spokrewnione bądź razem dorastały. Ten sygnał w dokoconej grupie dwóch obcych kotów jest znakiem, że dobrze nam poszło. Ale już wiecie, że nie zawsze wzajemne wylizywanie futra to sygnał zwiastujący pozytywne emocje. Chcę przedstawić Wam trzy dorosłe kocie pary, abyście mogli posłuchać o ich relacjach oraz poobserwować emocje towarzyszące określonym sytuacjom. Nie zapominajcie, że konflikty w grupie mogą pojawić się nieoczekiwanie i nagle, co generuje stres, frustrację i problemy behawioralne. Niestety, ich przyczyny często są niezależne od nas. Niemniej jednak warto obserwować koty, aby trzymać rękę na pulsie. Pierwsza para to koty dokocone w podobnym wieku. Początki ich relacji były chłodne, jednak aktualnie zdarzają im się wspólne chwile oraz takie cudowne poufałości. Tu nie ma ukrytych potrzeb, planów i pragnień. Koty wymieniają czułości, dbają wzajemnie o swoje futra, budują grupowy zapach i relaksują się. Gdy jedno ma dość, kładzie się, przerywa, odwraca głowę. Kocur, który oczekuje pielęgnacji, nadstawia łebek i czeka na reakcję koteczki. W zachowaniu obu kotów jest dużo spokoju, długich, pociągłych liźnięć. Patrząc na nie, mamy wrażenie płynności i gładkości wykonywanych czynności. Tu widzicie dwie kotki. Siostry z jednego miotu, aktualnie 7-letnie. Właściwie od zawsze są razem. Przyjrzyjcie się jednak dokładnie ich zachowaniom. Stella, kotka z lewej, na chwilę przed nagrywaniem weszła do łóżka, gdzie opiekunka leżała z Luną, kotką z prawej strony. Zaczęła ją wylizywać, co początkowo podobało się Lunie. Nadstawiła głowę, próbowała się odwzajemnić, jednak do czasu. W pewnym momencie złapała delikatnie zębami Stellę. Potem obserwujemy sygnał uspokajający, oblizanie się Luny i ponowne mocniejsze ugryzienie w szyję, co miało zdystansować nachalną Stellę. Dalej widać odpychanie łapami i odskoczenie. Stella zyskała to, po co przyszła. Ciepłe i wygodne miejsce przy opiekunce w łóżku, bez obecności Luny. Wylizywaniem wywarła presję i zmusiła Lunę do opuszczenia zajmowanego miejsca. Takie zachowanie jest wyrazem rywalizacji kotów o zasób. Kolejne bohaterki to również dwie koteczki. Starsza, Oliwka, i młodsza, Mija. To ta siedząca koteczka. Mija przed chwilą wskoczyła na pufę, gdzie leżała Oliwka. Obserwujemy nadstawienie głowy do wylizania przez Miję i wręcz napieranie nią na Oliwkę. Starsza kotka cierpliwie wylizała Miję, a następnie odstępując od czynności pielęgnacyjnych, położyła się. Wówczas Mija, niezadowolona z efektu swojego celowego działania, próbowała na niej usiąść, aby tym sposobem uczynić wygodne legowisko nieatrakcyjnym dla starszej kotki. To spowodowało, że Oliwka oddaliła się z zajmowanego miejsca, ustępując je młodszej kotce i przegrywając rywalizację o to miejsce. Analiza konkretnych zachowań pokazuje, że nie zawsze pomoc pielęgnacji futra będzie jedyną kocią motywacją. Obserwujcie bardzo dokładnie swoje mruczki, bo dopiero wówczas zorientujecie się, czy ich sympatia jest czysta i szczera, bez podtekstów, czy jednak podłoże zachowania jest inne, a cel ukryty. Dla jasności.
Koty, które mieliście okazję obserwować dzięki uprzejmości zaprzyjaźnionych opiekunów, żyją w bardzo dobrych relacjach. Mają doskonałe kompetencje społeczne, które pozwalają im załatwić sprawy bez otwartej agresji, a jedynie przy pomocy perswazji. Gdyby było inaczej, nie pozwoliłyby drugiemu kotu na tak bliskie podejście do siebie, poufały kontakt fizyczny czy wzajemną pielęgnację futra. Niemniej jednak, obie żeńskie pary, mniej czy bardziej, rywalizują o zasoby. Aby wyjść temu naprzeciw, byłoby dobrze pomyśleć o multiplikacji tych zasobów lub odpowiednim podzieleniu przestrzeni. Miło mi, że zechcieliście poświęcić chwilę na poznawanie kotów i ich zachowań. Już dziś chcę Was zaprosić na kolejny odcinek na kanale Uszy do Góry, który niebawem. Do zobaczenia! Moment.